Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. W tym roku obchodzimy właśnie stulecie ochrony tego terenu. Park chroni ostatnie pozostałe na niżu Europy lasy pochodzenia naturalnego, lasy, które dawniej porastały niziny europejskie, a ostatnie ich fragmenty przetrwały tylko w Puszczy Białowieskiej. Jedną z atrakcji Białowieskiego Parku Narodowego jest Muzeum Przyrodniczo-Leśne, w którym znajduje się ekspozycja stała, na której możemy zobaczyć zarówno zwierzęta i rośliny tutaj występujące, ale także obserwować procesy, które zachodzą w parku. Największą atrakcją Białowieskiego Parku Narodowego, przyciągającą najliczniejszą rzeszę turystów, jest rezerwat pokazowy żubrów. Tam możemy zobaczyć nie tylko żubry, ale również kilka innych gatunków zwierząt występujących w Puszczy Białowieskiej. Dodatkową atrakcją rezerwatu jest pawilon edukacyjny, w którym znajduje się ekspozycja poświęcona żubrowi, gdzie na 12 multimedialnych stanowiskach możemy zapoznać się z biologią i ekologią tego gatunku. Mają inny kształt głowy, prawda? Inny zarys garbu, inne rogi, zarys grzbietu, to wszystko się różni. A tu można obejrzeć, gdzie jest zasięg żubra, gdzie występują różne hodowle, i te zamknięte, i wolne, i półwolne. Najstarszą i najcenniejszą częścią Białowieskiego Parku Narodowego jest obszar ochrony ścisłej. Obszar ten objęty jest wyjątkowym rygorem ochronnym, w związku z tym możemy się tam dostać tylko z licencjonowanym przewodnikiem i w grupach liczących 10 osób. The faint spars here, there were generally some addition. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do Białowieskiego Parku Narodowego, który jest piękny o każdej porze roku. Ale chyba taką najpiękniejszą porą, przynajmniej dla mnie, jest jesień. Wtedy możemy zarówno obserwować rykowisko, jak też cieszyć się mnogością grzybów, które tutaj występują w ilości ponad 2000 gatunków.